Marcin Dziubek, witam na kanale Auschwitz Memento w podcaście Nieobojętni spod Auschwitz, poświęconym żołnierzom konspiracji Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w obwodzie oświęcimskim. Była bardzo podekscytowana, kiedy w 1934 roku ukończyła kurs instruktorski przysposobienia wojskowego kobiet. Z dumą nosiła mundur i chciała poświęcić się służbie ojczyźnie, choć nie wiedziała jeszcze, jaką rolę przyjdzie jej odegrać w nadchodzącej wojnie. Poznajcie historię Aurelii Łuszczkiewicz. Urodziła się w Rajsku pod Oświęcimem 1 czerwca 1915 roku. Ojciec Marceli był maszynistą kolejowym, matka Julia zajmowała się prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa. Przygodę ze służbą wojskową rozpoczęła już w 1931 roku w ramach chówca szkolnego PWK, jaki działał przy seminarium nauczycielskim w Bielsku, do którego uczęszczała. Jej kariera rozwijała się bardzo szybko. Zdobywała awanse od drużynowej przez dowódcę plutonu, adiutantkę, instruktorkę, aż do komendantki. Kiedy dopadały ją chwile zwątpienia, miała w głowie słowa ojca, który jak dowiedział się, że wstąpiła do PWK, mówił: mundur z polskimi symbolami, jaki by on nie był, zobowiązuje. Rela, bo tak się też do niej zwracali bliscy i przyjaciele, w styczniu 1939 roku objęła kierownictwo w rejonie morskim PWIWF w Gdyni. Znalazła się w mieście zgoła odmiennym od tych, które dotychczas znała. Modernistyczne Śródmieście zrobiło ogromne wrażenie na Aurelii. Podległe jej dowództwo mieściło się w kamienicy przy ulicy Zgoda 4. Organizacja rozporządzała również świetlicą w Orłowie oraz nadmorską willą Tusia. Niestety na sielankę i wypoczynek nie było wówczas miejsca. Sytuacja międzynarodowa była bardzo napięta. Roszczenia terytorialne Niemiec wobec Polski, prowokacyjne zachowania obywateli Rzeszy i incydenty graniczne stawały się coraz bardziej namacalne i zasadniczo zmierzały do konfrontacji. W Gdyni, która była przecież polską odpowiedzią na uciążliwe stosunki z Gdańskiem, z wielką uwagą śledzono rozwój sytuacji, która zaczęła przybierać na dynamice po przybyciu do miasta pułkownika Stanisława Dąbka, mianowanego dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej oraz Lądowej Obrony Wybrzeża. Formalnie nowy dowódca zamieszkał przy ulicy Świętojańskiej, jednak bardzo rzadko bywał w domu, osobiście nadzorując podległe mu oddziały pod względem organizacyjnym i taktycznym oraz doglądając stanu fortyfikacji na przewidywanych liniach obrony. Aurelii przydzielono na adiutantkę Janet Dżabagi-Skibniewską, wnuczkę ostatniego władcy Inguszetii, która wybrała Polskę na swoją ojczyznę i po ślubie z oficerem marynarki handlowej Janem Skibniewskim osiadła w Gdyni. Obie panie łączyło wiele. Były równolatkami, więc od razu przypadły sobie do gustu. W Gdyni znalazły się stosunkowo niedawno i razem uczyły się tego miasta. Ale najistotniejszym była wspólna pasja i prawdziwe poświęcenie ojczyźnie. Janet prawdziwie imponowała Reli pod tym względem. Ostatnie miesiące pokoju zeszły Aurelii na intensywnych przygotowaniach do obrony na wypadek wojny. Często wraz ze swoją adiutantką przebywała na odprawach zarówno tych formalnych, jak organizowanych pod przykrywką prywatnych wypadów. Tak było, kiedy obie panie zaproszone zostały na rejs do Gdańska. Były nieco zdziwione, bowiem miały się stawić bez regulaminowego umundurowania po cywilnemu. Mały stateczek, na pokładzie którego znajdowała się grupa oficerów, a wśród nich major Henryk Sucharski, pozornie tylko realizował cele rekreacyjne. W rzeczywistości był to rekonesans basenu portowego w Gdańsku i półwyspu Westerplatte, a beztrosko zachowujący się cywile mieli uśpić podejrzenia drugiej strony. 24 sierpnia 1939 roku rozpoczęto mobilizację.
Aurelia również otrzymała swoją kartę mobilizacyjną i zadania. PWK podporządkowana została rozkazom Morskiej Brygady Obrony Narodowej, a ona sama otrzymała wojskowy stopień kapitana. Z ekscytacją patrzyła na trzy gwiazdki wpięte w pagony munduru, choć zdawała sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka teraz spoczywała na jej barkach. Wszystkie kobiety służące w PWK otrzymały konkretne zadania w ramach jednostek pomocniczych, łączności, służb wartowniczych oraz w szwalniach i pralniach działających na potrzeby wojska. W pierwszej kolejności należało zabezpieczyć dla wojska środki medyczne oraz żywność. Rela postanowiła odwołać się tu do ofiarności mieszkańców, rozpoczynając zbiórkę tych środków. Siedziba przy ulicy Zgoda 4 stała się magazynem, a od pierwszego dnia wojny również punktem werbunkowym dla ochotników chcących wstąpić do armii. Aurelia wraz ze swoją adiutantką znalazła się w sztabie oddziałów ochotniczych kierowanych przez podpułkownika Mariana Chylę. Po zarekwirowaniu przez wojsko sklepu Singera przy ulicy 10 lutego organizacja PWK zorganizowała tam szwalnię, gdzie znoszono nie tylko materiały, ale też i prywatne maszyny, na których szyto biało-czerwone opaski dla ochotników oraz żołnierską bieliznę. Poważnym mankamentem był brak wystarczającej ilości broni, dlatego w pierwszej kolejności ochotnicy kierowani byli na zaplecze walczących jednostek regularnego wojska z zadaniami pomocniczymi. Sama Aurelia wielokrotnie zrzucała mundur i udawała się na przedpola Gdyni, realizując zadania wywiadowcze. Jej meldunki o dyslokacji sił nieprzyjacielskich trafiały do sztabu oddziałów ochotniczych, a następnie do rąk pułkownika Dąbka. Nigdy nie wątpiła w sens programów szkoleniowych na obozach PWK, ale dopiero teraz doceniała je naprawdę. Umiejętność czytania map oraz zasady terenoznawstwa pozwalały jej na konstruowanie precyzyjnych meldunków. W tych ciężkich dniach wojny obronnej Rela starała się być wszędzie tam, gdzie wydawało się jej, że jest potrzebna. Szczególnie dramatycznie wyglądała ewakuacja ciężarnych kobiet i matek z małymi dziećmi, których nie udało się na czas wywieźć z miasta. Dwa składy stojące na dworcu i setki kobiet stłoczonych w częściowo odkrytych wagonach były łatwym celem dla wrogiego lotnictwa bezpardonowo atakującego ludność i obiekty cywilne. Kiedy Aurelia dowiedziała się o tym, wspólnie z komandorem Kozakiewiczem i grupą członkiń z PWK postanowiła działać, zwłaszcza, że presja czasu wpływała demotywująco i wprowadzała w szeregach pewien chaos. Nad miastem pojawiły się niemieckie samoloty zwiadowcze i należało się wkrótce spodziewać nalotu, a dwa bezbronne pociągi były wymarzonym celem dla bombowców. Szybka akcja opróżnienia wagonów i ulokowania kobiet w bezpiecznym miejscu, dowóz dla nich żywności i wody skończyły się powodzeniem. Był również taki moment, w którym szczęście przez chwilę opuściło Aurelię. W trakcie nalotu przy ulicy Morskiej podmuch wybuchu bomby rzucił ją na kilkanaście metrów. Doznała wówczas paraliżu lewej strony ciała, a pył i resztki gruzu, które dostały się do jej oczu, spowodowały chwilową ślepotę. Całe szczęście urazy te ustąpiły i mogła ponownie rzucić się w wir pracy. W nocy 13 września Aurelia wspólnie z Janet i kapitanem Ludwikiem Synowcem przystąpiła do niszczenia dokumentacji sztabowej oddziałów ochotniczych. W chaosie decyzyjnym, jaki wówczas panował i szybko zmieniającej się sytuacji, dowództwo pozostawiło niezabezpieczone tajne rozkazy, karty ewidencyjne, niewydane legitymacje, które należało zniszczyć, by nie wpadły w ręce wroga. Zadanie nie było łatwe, bowiem budynek miał cztery piętra do przeszukania, a Niemcy mogli wkroczyć w każdej chwili. Świadomość tego faktu była nieco paraliżująca, zwłaszcza że kapitan Synowiec wyjął z teczki dwa załadowane rewolwery i wręczył Rally i Janet na wypadek nagłej wizyty wroga. W tym czasie podjęto również decyzję,
aby z budynku przy ulicy Zgoda 4 wydać cywilnym mieszkańcom całą zgromadzoną tam żywność. Formalnie przysposobienie wojskowe kobiet w Gdyni rozwiązano 14 września 1939 roku. Wojska podległe pułkownikowi Dąbkowi wycofały się na Oksywie, gdzie broniły się do 19 września. Kapitan Aurelia Łuszczkiewicz pozbyła się, choć nie bez wewnętrznych oporów, organizacyjnego munduru, ale nie porzuciła ideałów, którym tak wiernie służyła. Zakładając opaskę z czerwonym krzyżem, ruszyła wraz ze swoją adiutantką i grupą harcerek na pobliskie tereny walk, niosąc pomoc rannym oraz ostatnią posługę wobec poległych. Szczególnym miejscem była Kępa Oksywska, gdzie dopełnił się ostatni akt walk lądowej obrony Wybrzeża. Niemcy, pozostawiając pobojowisko nieuporządkowane, chcieli chełpić się widokiem klęski polskiej armii i wykorzystać go w celach propagandowych. Kiedy gdyńskie pewiaczki wraz z harcerkami udały się tam, zostały dotkliwie pobite przez okupanta, ale zadanie wykonały. Wraz z upływem dni sytuacja stawała się coraz gorsza. Najpierw była informacja o zmianie nazwy miasta na Gotenhaven, a później decyzja nowej administracji o wysiedleniu Polaków na tereny tworzonego generalnego gubernatorstwa. Aurelia dotarła do Krakowa. Wiedziała, że teraz musi przedostać się do rodzinnego Rajska. Przemierzając ulicę Królewskiego Miasta, obecnie stolicy generalnego gubernatorstwa, usłyszała za plecami znajome Rela. Mówili tak do niej wyłącznie dobrzy znajomi, więc bez obaw odwróciła głowę. To był kapitan Ludwik Synowiec. Rozmowa na ulicy nie wchodziła w grę, więc udali się w nieco spokojniejsze miejsce. Dowiedziała się, że kapitan uniknął niewoli i po klęsce wrześniowej organizuje w Krakowie siatkę oddanych sprawie ludzi. Przy ulicy Szpitalnej 1 znajdował się sklep z dziełami sztuki, który był tylko przykrywką dla punktu kontaktowego organizacji. Rela doskonale wiedziała, w którą stronę zmierza ta rozmowa. Ubiegając pytanie swego rozmówcy, oznajmiła, że ona nie zapomniała, kim była i jakim ideałom służyła. Kapitan Synowiec o nic więcej już nie pytał, tylko stwierdził, że niedługo odwiedzi ją w Rajsku. Był koniec października 1939 roku, kiedy Rela dotarła do rodzinnej wsi pod Oświęcimiem, a w zasadzie pod Auschwitz, bo takie tablice witały ją od dworca. Tu znowu bolesne przeżycia wrześniowej tragedii powróciły. Idąc do domu, mijała dawne koszary Wojska Polskiego, w których Niemcy urządzili obóz jeniecki. Widziała tam żołnierskie twarze, podobne do tych, jakie znała z Gdyni, choć tu już bardziej zmęczone i przygnębione goryczą klęski. Zobaczyła również, jak miejscowe kobiety odbierały przez mur jakieś zawiniątka od jeńców i przekazywały im pakunki. Strażnicy zasadniczo nie protestowali, chyba że ten proceder się przedłużał. Uświadomiła sobie wówczas, że ducha w narodzie nie da się zabić, pokonując tylko jego armię. Kiedy dotarła do Rajska, uderzył ją widok kilku spalonych i zrujnowanych zabudowań. Mieszkańcy krzątali się przy porządkowaniu swoich posesji. Od jednej z kobiet dowiedziała się, że we wrześniu rozegrała się tu bitwa, a pod przydrożnym krzyżem nieopodal pałacu Gajdziców spoczywają polegli. Na odchodnym usłyszała jednak, żeby lepiej tam nie chodzić, bo przeganiają. Służba w PWK nauczyła ją co prawda życiowej pokory, ale nie strachu. Postanowiła zobaczyć to miejsce. Jej oczom ukazały się rzędy mogił oznaczonymi polskimi hełmami, które czasem popękane, zgniecione i przestrzelone cicho świadczyły o bohaterstwie im mającej tu miejsce tragedii. Pomyślała, że ktoś mimo wszystko zadbał o godny pochówek żołnierzy. W tej samej jednak chwili usłyszała niemieckie przekleństwa i pomstowania. Zauważyła dwóch żandarmów, jak chodzą między grobami i zrzucają z nich świeże polne kwiaty, depcząc je swoimi buciorami.
Kolejny symbol niemieckiego triumfu, pomyślała. Odczuwała jeszcze skutki pobicia Skępy Oksywskiej, więc wolała usunąć się niezauważona. Nie dawało jej to jednak spokoju. Kiedy dotarła do rodzinnego domu, radości rodziców i rodzeństwa nie było końca. Rela ciągle jednak wracała do Września i do tego, co się wydarzyło w jej rodzinnej wsi. Dowiedziała się w końcu o przebiegu walk oraz o postawie mieszkańców, którzy pod kierunkiem sołtysa Władysława Przesura uporządkowali pole bitwy i pochowali polskich żołnierzy. Okazało się, że w całe przedsięwzięcie mocno zaangażowało się jej młodsze rodzeństwo, z czego była szczególnie dumna. Brat Henryk zwoził ciała poległych, a siostra Emilia czuwała nad pochówkiem i sporządziła listę zabitych zgodnie z kierunkiem ułożenia mogił, aby w przyszłości ułatwić identyfikację. Aurelia była świadoma, że najgorsza dla człowieka jest niepewność, wyczekiwanie z nadzieją i jednoczesna bezradność. Wiedziała, że podobnie jak w Gdyni musi zadbać o to, aby mimo że bolesne informacje dotarły jednak do rodzin poległych żołnierzy. Szukała kontaktów za pośrednictwem dawnych znajomych z PWK i przez ojca kolejarza. Kiedy udało się zdobyć adres, pisała krótkie listy z wiadomością o miejscu śmierci i pochówku syna lub męża. Rozsyłała te smutne wiadomości z różnych okolicznych urzędów pocztowych, aby nie wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń. Była to dla niej pewnego rodzaju odskocznia od niepokojących myśli o siostrze Marii, która jako instruktorka PWK pracowała na Wołyniu i od momentu wybuchu wojny nie było z nią żadnego kontaktu. Domownicy wiedzieli, że Rela nie usiedzi na miejscu, że nie pogodzi się z okupacyjnymi realiami i nie będzie tylko ich bierną obserwatorką. Oczywiście wielu wymogom musiała się podporządkować, jak chociażby obowiązkowi pracy. Oświęcimski Arbeitsamt przydzielił ją do miejscowej stacji kolejowej w charakterze gońca w Urzędzie Obsługi Celnej. Przemieszczała się swobodnie po stacji, naklejając druki celne na poszczególne wagony składów odchodzących z Oświęcimia. Szybko okazało się, że jej praca może być wielce przydatna dla rodzącego się ruchu oporu. Aurelia jako oficer Wojska Polskiego, bądź co bądź już z doświadczeniem wojennym, była doskonałym materiałem na członka organizacji konspiracyjnej. Kapitan Synowiec kilkakrotnie w 1940 roku jeździł do Rajska wtajemniczając Relę i jej ojca w tajniki pracy konspiracyjnej. Łuszczkiewiczowie stworzyli siatkę kontaktową między Oświęcimiem a Krakowem, gdzie kursowała korespondencja, meldunki, konspiracyjna bibuła, lekarstwa i inne środki medyczne. Eufemia, bo pod takim pseudonimem znano Aurelię w organizacji, stała się łączniczką i kolporterką, a jej ojciec Marceli, maszynista na linii Oświęcim-Kraków, głównym doręczycielem nielegalnych materiałów. Do Reli dotarli również ludzie z oświęcimskiego obwodu Związku Walki Zbrojnej. Nie trzeba było jej i tu długo nakłaniać do współpracy w siatce wywiadu podległej Maksymilianowi Niezgodzie Rampoli. Praca, jaką wykonywała na kolei, dawała pod tym względem szerokie możliwości. Początkowo jej zadania skupiały się wyłącznie na transportach wojskowych. Liczyła je, określała ich charakter i dyslokacje. Sporządzała cotygodniowe meldunki, które następnie trafiały do Urzędu Gminnego w Brzezińce, gdzie pracował Rampola, a stamtąd po opracowaniu i uwierzytelnieniu wyruszały w dalszą drogę do Krakowa i Katowic. W połowie 1940 roku wśród mieszkańców ziemi oświęcimskiej rozchodziły się pierwsze niepokojące informacje, że zarząd nad dawnymi koszarami Wojska Polskiego przejęło SS, które zamierza urządzić w nich obóz dla polskich więźniów politycznych. W dniu 14 czerwca przybył do Auschwitz pierwszy transport więźniów z Tarnowa. Od tego momentu kolejne pociągi wypełnione więźniami systematycznie pojawiały się w Oświęcimiu.
Aurelia doskonale orientowała się w przeznaczeniu tych transportów. Zresztą nie trudno było się w tym rozeznać, bowiem w dniu, w którym przejeżdżały przez dworzec, pracownicy cywilni nie mogli opuszczać swoich miejsc pracy, a na stacji roiło się od uzbrojonych SS-manów. To był teraz jej główny obiekt zainteresowań. Ryzykowała wiele. Podejście do okna mogło nie tyle skutkować reprymendą niemieckich przełożonych, co utratą życia, gdyż SS-mani strzelali bez ostrzeżenia. Liczyła wagon za wagonem. Zestawienia, jakich dokonywała na potrzeby konspiracji, były szokujące. Potem, kiedy działalność rozpoczął obóz w Birkenau, było jeszcze gorzej. O skali tragedii tysięcy istnień ludzkich świadczyły już nie tylko transporty ludzi, ale także wyładowane po dach wagony z ich dobytkiem, wysyłane do Rzeszy. W 1941 roku rodzina Reli została wysiedlona z rodzinnego Rajska. Po raz pierwszy doświadczyła w tak namacalny sposób niedogodności związanych z funkcjonowaniem obozu. Wysiedlenie miało ścisły związek z powstającą strefą interesów obozu KL Auschwitz oraz utworzeniem w Rajsku obozowego gospodarstwa rolnego. Od tej pory Łuszczkiewiczowie mieszkali u zaprzyjaźnionej rodziny w Brzeszczach. W październiku 1942 roku, jak grom z jasnego nieba, okolice obiegła wieść o aresztowaniach, jakich dokonało gestapo wśród kierownictwa obwodu Oświęcimskiego Związku Walki Zbrojnej. Aurelia nie wiedziała początkowo, co ma robić. Wiedziała, że Maksymilian Niezgoda również wpadł. Zastanawiała się, na jaką skalę prowadzone będą aresztowania, co Niemcy już wiedzą, a czego mogą się jeszcze dowiedzieć od zatrzymanych. Poszła jednak do pracy, bo unikanie tego obowiązku mogło wiązać się z równie poważnymi konsekwencjami. Ten okres z całą pewnością zapamiętała na długo. Ciągłe napięcie, podejrzliwość wobec współpracowników i niepewność jutra były deprymujące. Mimo to jej zaangażowanie w akcję organizowania pomocy więźniom obozów trwało nadal. Wiosną 1943 roku obwód oświęcimski AK został odbudowany, a Eufemia w dalszym ciągu miała zajmować się tym, czym dotychczas. Jej informacje były bezcenne. Wspólnie z grupą Orląt uczestniczyła w sabotażu kolejowym. Młodzi konspiratorzy byli doskonale poinformowani o konkretnych składach, w których następnie przecinano węże hamulcowe, zrywano plomby i przeszukiwano. Transporty węgla, reglamentowanego wówczas dla Polaków, były pod szczególną kontrolą. Kiedy tylko Rela dawała znać o takim składzie, Orlęta zakradały się i otwierały wagony, które w trakcie jazdy gubiły ładunek skrzętnie zbierany przez cywilów. Szczęście opuściło Aurelię 17 czerwca 1944 roku, kiedy została aresztowana wraz z ojcem Marcelim i siostrą Julią. Najpierw były ciężkie przesłuchania w placówce miejskiej gestapo w Oświęcimiu. Po kilka razy w dzień i w nocy wzywano ją na piętro i zadawano w kółko te same pytania. Kiedy nic nie odpowiadała, zastraszano ją, a dalsze milczenie oznaczało bicie. Nie czuła słabości i strachu, no może tylko wówczas, kiedy gestapowiec oznajmił, że jej ojciec i siostra już trafili do obozu, a ona jak nie zmieni podejścia, będzie następna. Nie bała się wtedy o siebie, ale o najbliższych. Wkrótce i ona trafiła do obozu Auschwitz. Osadzono ją w okrytym złą sławą bloku 11 w bunkrze numer 7. Pogodziła się wówczas z własnym losem. Czekała już tylko, aż otworzą się drzwi i zostanie wyprowadzona na posiedzenie sądu doraźnego, a stamtąd bezpośrednio pod ścianę straceń. Tak się jednak nie stało. Nie wiedzieć dlaczego przewożono ją z więzienia do więzienia, od Wrocławia przez Poznań do Berlina.
W końcu jej tułaczka skończyła się w obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück. Sponiewierana trafiła na szpitalny blok 26, gdzie sztubową była Zofia Lipińska z warszawskiej adwokatury. To właśnie dzięki niej Rela uniknęła śmierci, kiedy niemal w ostatniej chwili dołączyła ją do transportu odchodzącego na roboty przymusowe do Drezna. Tam doczekała końca wojny. Wróciła do rodzinnego Rajska, skąd wkrótce wyjechała do Wrocławia, gdzie osiadła na stałe. Jeżeli ta historia Was zaciekawiła, subskrybujcie nasz kanał. Polecajcie znajomym, abyśmy mogli dalej prezentować sylwetki tych niezwykłych ludzi.